Głównym tutaj składnikiem jest cukier. Dodatkowo będziemy potrzebować 3 szklanki wody, jakieś barwniki, jakiś pojemnik czy tam szklankę, przez którą będzie widać. Oraz strzykawkę. A więc do każdego, do każdej szklanki wlewamy po 120 ml wody. Jest to bardzo ważne, żeby wlać do każdej tyle samo. I będziemy zabarwiać dla lepszego efektu. Do pierwszej damy kolor czerwony. Do drugiej damy kolor zielony. A do trzeciej będzie zaraz kolor niebieski. Będziemy mogli zobaczyć w tym doświadczeniu, jak tak naprawdę, jak to wszystko zareaguje i jak to będzie wyglądało w jednej szklance. Ważne jest to, żeby w każdej szklance było inne stężenie. Dlatego do pierwszej damy 3 łyżki cukru, do drugiej damy 2, a do trzeciej damy 1 łyżkę cukru. To spowoduje, że będą różne stężenia. Ja akurat daję farbę, dlatego że, w sumie to też możemy nazwać barwnikiem. Ok, jak już mamy to wszystko pomieszane, do szklanek dosypujemy cukier. Do tej dosypiemy 3 łyżki. Tutaj dosypiemy 2 łyżki. A tutaj dosypiemy 1 łyżkę. Wszystko trzeba bardzo dobrze pomieszać, bo cukier się... Bo cukier w zimnej wodzie nie zawsze się tak fajnie wymieszać, bo... A musi to być bardzo dobrze wymieszane. Więc jeżeli mamy kogoś do pomocy, możemy wziąć, żeby nam pomógł. Będzie wtedy lepiej i szybciej. Szklankę z 1 łyżeczką cukru mam już wymieszaną. Potem wlewając to do tej szklanki, musimy to wlewać po ściankach i powoli, żeby to nam wyszło. Bo jeżeli wlejemy to szybko, to automatycznie się nam pomiesza. Strzykawek z każdego koloru. Następne strzykawki musimy jednak powoli wlewać, bo nie często go nie zdobędzie. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jak to jest strzykawek? 6 7. Teraz dodajemy drugi kolor. I tutaj już trzeba powoli to zrobić. Teraz. Nie chcę tam całej strzykawki, dlatego że jak to dociskam, będzie pod większym ciśnieniem. Okay.
teraz efekt. Używam mojej perspektywy, bo tutaj widać z góry. Szósta i ostatnia z tego koloru, gdzie były dwie ruchy. I ostatecznie tutaj mam kolor. Thank you.